A przepraszam, nagranie jest. Nagr. Odpływamy. Będzie mieć górski potok. Odbijaj. Ciekawe, co to za most. Albercik barykady, kolejowy. Aha, kolejowy, to są te. Ale czad. Krzosternik. Pan Iwan wiosłowy. I płyniemy. I proszę bardzo. Sobie może sobie wsadzić to takie ten i robić coś za ster, nie? Za ster. Za ster to ja mam torbę. Torbę to ja mam do czego innego. Ale potrafisz rzucić do wody i robić za ster. A wiesz, że to się nagrywa wszystko? To dobrze. To przecież ja nie głupoty gadam. Ty masz torbę za ster. Właśnie ci nagrałem. I dokumenty dla żony, że na kajaku, na pontonie. Na chwilówkach tak się wsiadały z busem. Bo z paragonu jechałem. A ty tu miałeś paragon? Przecież koleś nie śmiał nawet pytać, czy chcemy. Dlaczego? Niech se chłop dorobi, no. Pięknie. Z jednej strony to tak, ale ja się dorobi, ale z drugiej strony, jakby miał wypadek, coś by nam się stało w tej drodze takiej krótkiej, to my mamy do tego, że jechaliśmy tym autobusem, to no właśnie nam się tam stało. Mijamy właśnie jakieś korzonki. Mariusz odbija. Korzonki mnie bolą. Tam jest jakiś lasek. Chyba już jesteśmy niedaleko Sopkowa. Piękna pogoda, miało padać. Nogi się moczą. Pokaż jeszcze raz nogę. Piękna noga. Fetyszyzmem zajechało. Jak zwykle drift. Właśnie dopływamy do Sopkowa. W oddali widać zamek, który właśnie za chwileczkę zdobędziemy. Jak ty lektor jest taki, no, to czytasz kartki, czy? Nauczyłem się tekstu na pamięć w domu. Czy na plecach masz u mnie jakiś ten prompter? Jak są ci teksty? Tak, i wyświetlasz na plecach. Czyli przepłynęliśmy 4 km. Jesteśmy zmęczeni. Pół dnia już znowu. Nie no, godzina płynęliśmy. No. Ważka idzie. Ważka. Mariusza atakują ważki co chwilę. O, tutaj sobie lata. O, tak jest, pokaż się. Piękna sztuka zielona. Z prawej czy z lewej? Z prawej. Z prawej? Z lewej, bo jest więcej miejsca, no. Wiosłuj. Już teraz ustawię. Ciężko się wiosłuje jedną ręką, ale postaram się koledze Mariuszowi ulżyć. Chyba tam przejście było. Tu było coś, tak. Ktoś sobie coś tutaj montował. Jakaś prywata tutaj była. Na łące widzimy jakieś drewniane zabudowania. Konstrukcje. Przydałoby się, żeby rzeczywiście mieć ten kamień piękny. Tak, sobie obejrzał teren. Zakłócają horyzont. Tam jest coś ostatnio, jak? Nie ma zoomu na nagrywaniu. To my lepiej pontonem płyniemy. Jesteśmy właśnie w takiej mieliźnie. Na mieliźnie. No to tam popchniemy, tak? Jak tam ponton nie należy. Tam jest głębiej. No to za tamtej stronie musimy popłynąć. Bo ciemno jest, widzę. Musimy popłynąć po tamtej stronie, bo tam jest ten. Ponton zaparkowany. Chciałbym zapaść. Musimy, że wyciągnąć.
do rzeki. Piękne jest. Ale dobra. Teraz leci, okej. Okay. Muszę się najpierw nauczyć obsługi tego aparatu. Szkoda, bo konie mijamy z lewej strony. A mogliśmy je mijać w takiej fajnej oddali. No co, możemy obrócić. Jecha! Klima na zamku. To musi być uwiecznione. O, byliśmy na tej łódce z Mateuszem i Zadą. No teraz to mamy ponton, tak? Z lewej strony mamy zamek w Sopkowie. Niewiele widać na razie. Pod prawą stronę. Nie mamy wysięgnika. Teraz to już wypłynęliśmy na mieliznę. Koniki się pasą. Mariusz się pasie. Patruje na te muskuły. Wychodzą mi tam ładnie muskuły na plecach, jak wesluję. Tak. Żyłka ci wychodzi. A wiesz, że to będzie na YouTubie? Wiesz, jaką furorę zrobimy? Bez cenzury, bez udawania. Normalne wiosłowanie. Jak na chłopa przystało. Pani sobie czyta książkę. Dzień dobry. No. Proszę pomachać. Dziękujemy. Miłego dnia życzymy i do zobaczenia. A my teraz musimy już skończyć pogadanie, bo spływamy. Spływamy z Sopkowa. Przenośnik dosłownie. O, i leci sobie. I leci. Kabarecik. Ja się zrobię siebie, jak tutaj sobie leżę. Pracuję. Tak, leżę sobie. Tak, tam jest rzeka. Tam jest rzeka, tam jest krzo. Tam jest krzo. Ale szeroki skubaniec, normalnie. Zakrywa mi całe normalnie widoki. Muszę się obrócić, zrobimy tył. Obrócicie? No już się obróciłem, dziękuję. Tył zrobiony. O, krowa stoi, mućka jest. Drugą. Dwie mućki? Dwie mućki to... Wody zakłócił szelestem krzoś. Dwie mućki to taraki. Taraki. Znowu kłócizna. No kończymy nagrywanie. Była cisza. Delikatna korekta. Cisza nad Nidą.